Witajcie, witajcie, witajcie. Vincent z tej strony z portalu MMO Vault. My jesteśmy ponownie w The Secret World w Savage Coast i jak widzicie, możemy obecnie dokończyć zadanie, które rozpoczęliśmy robić, wykonywać w poprzednim odcinku. Tego ciała wtedy po prostu nie było, a teraz jest i bardzo nas to cieszy. Z racji tego, że możemy pchnąć teraz to zadanie do przodu, czyli nie będzie sytuacji, że coś zostawimy absolutnie z tyłu. Takich rzeczy nie przyjmuję do wiadomości. Lubię wykonywać totalnie wszystko na maksa. O kurde, ale on leje. Dobra. Padł. Ja się podleczę. Teraz musimy znaleźć ten skrót, bo my wciąż robimy zadanie związane z tym oto obrazkiem. Zabiliśmy o teraz tego. Jesteśmy... Enter the Gulf of the Sleeping One. Tak, dokładnie. Czyli teraz musimy znaleźć jakiś skrót, no, który jest tutaj na mapie zaznaczony. Twórcy też wiedzą, że nie jest to przygodówka, także pewnych rzeczy nie powinno się nagminnie utrudniać. O fuck. Dobra. To będzie trzeba się z tym gościem rozprawić. Co to w ogóle jest? Śmiesznie wygląda. Znaczy śmiesznie, ogólnie bardzo do mnie przemawia design potworów i tak dalej. To jest naprawdę kawał solidnej roboty fankom zrobił, żeby no, The Secret World prezentowało pod kątem projektu to, co prezentuje obecnie. O proszę, jakieś przyszły jeszcze małe bestie, które mnie zaraz zabiją. Nie! Fucking hell! Zginę. Kurde! Okej, jesteśmy przy ciele. No i mam nadzieję, że już nie popełnimy takiego samego błędu. Uda nam się teraz spokojnie wszystko przeżyć. No i dobra, tutaj znajduje się gdzieś skrót. Boże, znowu mnie te małe gówna atakują. Co za upierdliwce jedna. No pewnie, ile was tu jeszcze będzie? O, Jesus. No i znowu zginę. Ja pierniczę, blisko było. Dobra, poczekam na podleczenie się. Bo coś tutaj bardzo niewyraźnie to wygląda. Fuck, nie chcę, żeby mnie zaatakowały. Znajdź skrót. Kurde, to jest gdzieś tam. Dobra, tych będę musiał jednak zabić jeszcze. Okej, ale gdzie ten skrót cały będzie? Zastanawiam się. A jakieś achievementy wpadają, bo to mobki, których jeszcze nie biliśmy. No i... A, tutaj będzie. O kurde, co to jest? Jest punkcik lore. To wszystko wydaje absolutnie dziwne dźwięki. No i musimy pójść teraz do Devil Fork. Fuck. Dobra. Najlepiej było, jakbyśmy poszli tędy. No dobra, będzie trzeba tego cyca kolorowego pokonać. Kurde, no. Jak on może być szybszy od nas? Aż w dupę. O, pewnie jeszcze drugi przyszedł. No, cudownie. Boże, ten... No nie, no ku... Dobra, wskrzesiliśmy się.
i od razu idziemy do punktu, tu gdzie mamy iść, bez oglądania się na jakiś kurde umbrali, bo tak te mobki się nazywają. Dobra, Devil's Fork, no i jest tutaj. Shadowrunner jakiś tu ma być. O, tam jest. O, żeż ty mordę jeża. Już czuję, że to będzie bardzo ciężka walka. Muszę przede wszystkim na ten jego atak uważać, który mnie stunuje. Jeżeli tylko uda mi się robić uniki, to to nie będzie żadnego absolutnie problemu. O, właśnie na to, o, co teraz wykonał ten zdzirus jeden. O, fuck, co on zrobił? Ale chcę, dobra, nie będę stał w tym gównie. O, właśnie na to trzeba uważać. Dobra, i teraz go czwóreczką już dojedziemy. Okej. Jeszcze gdzieś dalej mamy iść. Ale te dzieciaki wymyślili. Jaka fajna rzeczka. No dobra. To lecimy. Co tu się dzieje w ogóle? Wzmutowane to wszystko. O, znowu stoi ten cycek. Nie chcę z nim walczyć. Hunter's Hike. Tak się nazywa lokacja, w której jesteśmy. A tutaj co mamy zrobić? Go to the cave of the sleeping one. Dobra, tu gdzieś będzie musiało być wejście. Wejście prawdopodobnie znajduje się gdzieś tutaj. O tak, dokładnie. Tu i widać jest jaskinia. O, o, ja pierdzielę. A, fucking hell. Co, jako muszę zabić? Chyba sobie jaja robią. 15. W życiu go nie zabiję. No, super, one shot. Także może nawet dobrze, że i zginąłem, bo będę w stanie wskrzesić się w środku, wziąć różę i po prostu spierniczyć stamtąd. Pewnie mnie ten mobek nadal znowu zabije, ale... Fucking hell! Przecież to jest niewykonalne, żebym ja go ominął, jakkolwiek. Podnieś czarną różę. O, Jesus, idzie z powrotem. Uhuhuhuhu. Dobra, schowamy się. Chyba, że jest jakieś inne wejście, ale wątpię. Dobra, poczekamy tutaj, aż ten cycek wyjdzie sobie. I wtedy szybko biegniemy. Ja muszę sprinta włączyć. O, właśnie. O, idzie jakiś inny gracz. Może zrobilibyśmy z niego przynętę. A czy ten mobek w ogóle idzie? O, fuck, on tam chodzi. O, fuck, o, fuck. Czy chcę z nim grupę? Nie chcę, gościu, z tobą grupę. Bo my nie mamy absolutnie szans z tym czymś. O, właśnie, właśnie. I teraz szybko pyk, pyk. I niczym Indiana Jones. Do jaskini chwycić pierniczoną różę. I punkcik lor. Róża, 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 róża. Fuck, fuck. Kurde, gościu! Dzwońcu jeden. Ja pierniczę, no po prostu pięknie. Ale świnia jedna. Obyś zginął tam, ty świniaku. No szybciej. Kur... Bierzemy w końcu różę. No i musimy iść do Blackpool. O, no i pewnie zginiemy. Bo to coś nas zaatakuje. Fuck, fuck, fuck. O, fuck! O, fuck. O, fuck, o, fuck, o, fuck. O, Boże, tutaj też jakieś... O, fucking hell. Biegniemy jak najdalej.
Oh my god. Oh my... Oh Jesus fucking shit. Chcę zgubić agro. Dobra, udało się. I teraz wrócimy sobie na spokojnie w tamto miejsce. Dobra, teraz już jest spokojnie i na szczęście. Dobra, ty tam spadaj, możesz sobie łupnąć w drzewo głową. Dobra, do Blackpoola musimy iść. To jest jakieś czarne jezioro. Ale wcześniej tego będzie trzeba pokonać. Dobra, mam już mniej więcej sposób na nich. Muszę na pewno wbić sobie umiejętność broni, gdyż mam status bardzo często glance, czyli że cios nie dochodzi w pełni. Nie wchodzi w pełni w moba, no a wiadomo, na tym cierpi nasz DPS. O, tu mamy kolejnych. What the fuck? Ale ta baba wygląda, a jak ona miecie. Dobra, jeżeli jej nie zestunuję, to zginę. Dobra, teraz to. Znowu ją prądem. Ale fajnie giną. Po prostu wyparowuje. Nie, nie, gościu, jeszcze nie teraz. Ja się zastrzelę. Nie, jeszcze jedna śmierć i kończę na dzisiaj, na długi okres czasu z The Secret World, bo coś widać, że nie mam dnia. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jesus. Jak tam dojść? To jest dokładnie w tamtym miejscu. Tu jest gościu, tu jest gościu. Ja pierniczę. Dobra, najpierw pokonamy tego. Co ty będziesz robił? Pewnie kuku na muniu. Dobra, idzie nieźle, powiedzmy. Dobra, ten pad... I to mnie generalnie chyba zabiło, ten wybuch. Dobra, teraz chciałbym się trochę podleczyć. Poczekamy chwilę. Może mi się udało minąć tego mob... O! Muszę napluć do czarnej sadzawki. A jakie mam to kurde zrobić? Jakie mam napluć? Nie, no, pod I jest inwentarz. A, trzeba było użyć komendy i pojawił się taki oto przyjemniaczek, z którym, kurde, strasznie głupie miejsce do walki, bo stojąc w tym, w tej sadzawce dostaję też obrażenia. Ale na szczęście przy pomocy innego gracza udało się wykonać to zadanie. No i co teraz? A, dobra. Niepotrzebnie tracimy tutaj czas. Dobra, to ten krok wykonaliśmy, ale tu mamy zadanie poboczne, które z chęcią weźmiemy. I to jest właśnie zadanie dotyczące tego Blackpoola, tej czarnej sadzawki, która się tam znajduje. Musimy zbadać. A, i teraz mamy zabić jakiś Filth Infected Victims, ale to prawdopodobnie chodzi o to ich. O, właśnie.
Musimy czterech takich pokonać, żeby zebrać dane potrzebne do badań. Na temat, co się im stało, że oni są tacy, jak są. Ależ on kurde bije. Tak, jeden z czterech pokonany. Kurde, combo pointy straciłem. No, a zaraz stracę po raz kolejny życie. To będzie po prostu jakaś masakra wtedy. No, dużo glens niestety wchodzi. To jest bardzo niedobrze. Będę musiał przyjrzeć się rozwojowi swojej postaci, bo coś musi być mocno nie tak. No, proszę. Męczyłem się z tym mobkiem, jakby to był jakiś boss. A tak absolutnie nie powinno być. Będę musiał zerknąć w statystyki, co się dzieje. Dobra, jeszcze dwóch mamy takich pokonać. Dwie wredoty. Mi się chyba lepiej walczy z tymi. Podejdę. Najpierw zacznę od stuna. Teraz combo point. O tak, te mobki mają zdecydowanie mniej życia. Są mniej również problematyczne. No ale sporo jednak DPS-u tracę przez to, że nie wszystkie moje obrażenia wchodzą. Chodź tutaj, bo tamten idzie i nie chcę, żeby on mnie zaatakował. Dobra. Czyli jeszcze jednego moba musimy pokonać. Mobka. Kurde, sami killerzy. Co z tym mam znowu? A goście pytał, jak się pluje, to rzeczywiście było podchwytliwe zadanie. No i dobra, mamy, walczymy sobie teraz z tym. Okej. Jeszcze jeden, dwa. Czemu ten gościu mnie opluł? Pewnie próbuje tam to zadanie wykonać. Dobra. Wykonaliśmy to zadanie. Wracamy do naszego zadania głównego. Czyli musimy udać się do God Cave, czyli do tej słynnej jaskini, gdzie te dzieciaki z tego domu urzędowały. Przy okazji zwiedzimy trochę okolicy, bo tutaj nie byłem i w porównaniu do Kingsmouth Town, to Kingsmouth Town było ośrodkiem wypoczynkowym, letnim. Tutaj jest jakaś po prostu masakra. Kupa przeciwników, kupa ciężkich do pokonania przede wszystkim przeciwników. No naprawdę, trzeba się mieć tutaj już na baczności. O. God's Cave, tu jest zadanie poboczne również. Notatkę mam przeczytać. Tu jest przede wszystkim lore point. Punkcik lore. Zbieramy achievementy. Zbieramy. A tu jest notatka z odligi. 654312. Że to są obrońcy Kingsmouth od 1983. League of the Monster Slayer. Widać, że dzieciaki pisały błędy ortograficzne, są poprzekreślane. 654312. 654312. No i dobra, to kończy nasze zadanie. 654312. Ja prawdopodobnie wiem, gdzie ten kod jest do użycia. Jednego, czego mi tu brakuje, to jakiś notepad, żebym mógł sobie robić notatki. To by mi się bardzo przydało. 654312. Czy ja mam finished missions? Mam. 654312. Dobra, 654312. Powiedzmy, że będę pamiętał, o co chodzi. Tak, tu się wraca do Agarty, także... Nie, tam nie chcę iść. Tak, to my jeszcze weźmy tylko to zadanie poboczne, które tutaj jest. Są jakieś głowy nabite na pal. I dokładnie o tym mówię zadanie, że jest to kilka głów nabitych na piki. Widać, że grymas twarzy
przedstawia tak jakby krzyk tych postaci i no jest dwojakie znaczenie takiego czegoś, albo jest to znak ostrzegawczy, albo zachęta dla odważnych. No i jakieś ślady prowadzą od tych głów. My obecnie za tymi śladami musimy się, po tych śladach musimy się udać. Jest jakieś krótkie zadanie, bo jest tylko jeden kroczek. I co, i ślady się urywają? Czy mi się wydaje? Tak, tu się urywają. A nie, idą dalej, tutaj są. Dobra, to pójdźmy tymi śladami. Zobaczmy, gdzie nas doprowadzą i to będzie... To będzie na ten odcinek koniec. Oj, nie, nie chcę do zombiaków. O, tu są. Shit. Tu. Kto to jest? To na pewno nie są ślady człowieka, tak mi się wydaje. Boże, zombiaki, wszystko tutaj jest. Absolutnie wszystko. Dobra, tutaj prowadzą kolejne ślady. O, matko boska, jakiś cmentarz tutaj. A, jesteśmy koło Black House, to bardzo dobrze. Teraz to prowadzi nas tu. Wendigo znowu jest do pokonania. To już jest mobek, z którym się biliśmy przy Kingsmouth. No tutaj jest, można powiedzieć, śmiało dużo bardziej niebezpieczny na pewno. Ale chociaż jakoś nie przedstawia wielkiego kłopotu, jeżeli o to chodzi. No i trochę evade'ów niepotrzebnie wchodzi. Ale krytyki również. Dobra. No i muszę wrócić do Johna Wolfa, aby go poinformować o tym, że Wendigo odpowiedzialny za te wszystkie trupy na pikach zostało pokonane. I przy Johnie chyba zakończymy, znaczy na pewno zakończymy ten odcinek, gdyż czas goni. A my jutro zajmiemy się kolejnym zadaniem. To jest ostatnie zadanie fabularne, które John może nam dać. Także zobaczymy się już jutro standardowo o 16:00. Cześć!